Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka imienia Jana Pawła II w Katowicach jest jednym z największych szpitali pediatrycznych w kraju. Funkcjonują w nim 24 poradnie specjalistyczne i 18 oddziałów szpitalnych. W ostatnim czasie placówka utrzymała olbrzymie wsparcie o łącznej wartości ponad 14 milionów złotych. Za te środki szpital ma zyskać bardzo wiele. Z pieniędzy projektu kupimy 250 łóżek, 25 kardiomonitorów, aparaty USG, defibrylatory, nebulizatory. Wszystko to, co potrzebne jest w codziennej pracy każdego z oddziałów. Pieniądze mają wesprzeć również zakład diagnostyki laboratoryjnej, który zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt. Między innymi chłodnie laboratoryjne, komorę laminarną, cieplarkę, wirówkę laboratoryjną, wytrząsarkę oraz 7 tysięcy szybkich testów wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2. Z drugiej strony projekt pozwoli nam kompleksowo zmodernizować szpitalne laboratorium, co w czasach koronawirusa jest kluczowe. Zostanie praktycznie wymieniona cała aparatura i wszystkie urządzenia, które są w laboratorium. No i równie istotne jest to, że z projektu kupimy sprzęt, który pozwoli nam zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w szpitalu. Myślę tu o myjniach, o maszynach czyszczących, o urządzeniach do kontaminacji. Całkowita wartość projektu to 14 milionów 300 tysięcy złotych, z czego 12 milionów to dofinansowanie z Unii Europejskiej, a 2 miliony to dofinansowanie rządowe. Koronawirus postawił przed każdym szpitalem duże, nieprzewidziane wcześniej wyzwania. Dosprzętowienie jest kluczowe w walce z koronawirusem i w tym, żeby skutecznie leczyć też tych pacjentów, którzy nie zachorowali na COVID, a wymagają jak zwykle ważnego i zaawansowanego leczenia, to dofinansowanie bardzo pomoże szpitalowi w tym celu. Placówka rocznie hospitalizuje około 17 tysięcy pacjentów. Udziela 60 tysięcy specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 35 tysięcy świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym.